stadion Wisły przy ulicy Rejmonta w Krakowie. Wiara tutaj umrze ostatnia w tym spotkaniu, przecież jest jeszcze mecz rewanżowy na Stade Sclézin za tydzień, natomiast sytuacja naprawdę nie jest dobra. Wisła przegrywa 0-1, Wisła gra w dziesiątkę po czerwonej kartce Czekaja. No i do tego to, na co zwracaliśmy, Andrzej, uwagę. Bardzo dobrze taktycznie czyta ten mecz trener José Riga. Już otrzymujemy informację, że ten prawy obrońca, kapitan Goro, on boisko opuści, bo ma na swoim koncie żółtą kartkę. Był też kilka razy, można powiedzieć, prowokowany gdzieś tam w przedpokoju przed kartą czerwoną i stąd decyzja, że zastąpi go od początku drugiej połowy reprezentant Belgii Laurent Simon, także z nowym defensorem przystąpi do tej drugiej połowy Standard Liège. Wisła Kraków ma na ławce rezerwowych m.in. Andraża Kirma, także Dudu Pitona i Wice Iliewa. No trzeba szukać tutaj jakiejś zmiany, jakiejś innej, powiedziałbym, historii w tym spotkaniu, bo jeśli Wisła będzie grała tak jak w ostatnich 20 minutach pierwszej połowy, to po prostu tutaj Wiśle nie możemy wróżyć niczego dobrego. Na pewno tak, no był jednak odczuwalny, widoczny szok taki pourazowy, bym powiedział, po tym, co się wydarzyło. Natomiast no, na pewno trzeba szukać tego, co było na początku meczu widoczne. Przy budowaniu akcji podchodziło kilku zawodników, było 7-8. Teraz też to można robić, trzeba uwierzyć w to, że można strzelić tu bramkę, bo to jest w tej chwili podstawa. Oczywiście najlepiej by było nie stracić. No, słyszymy muzykę z filmu Piraci z Karaibów, to niech przez...